Dzień dobry, Tomasz Bogołębski, jest czwartek, 1 października, zapraszam na Łódź w Minutę. Ta nominacja to prowokacja, przekonują manifestanci, którzy protestowali w Łodzi przeciwko wyborowi Przemysława Czarnka na szefa połączonych resortów edukacji i nauki. Polityk zasłynął z kilku szokujących wypowiedzi. Bliskoroczny poślizg i na razie dopiero połowiczny sukces. Od weekendu na ulicę Sienkiewicza wraca ruch dwukierunkowy. Na razie jednak tylko na odcinek pomiędzy Piłsudskiego a Tuwima. W grudniu miasto podpisze umowę na zakup 17 elektrycznych autobusów. Jest już umowa na system ładowania. Warty 7 milionów złotych kontrakt to łącznie 6 ładowarek na krańcówkach i jedna w zajezdni Limanowskiego. Karę grzywny musi zapłacić mężczyzna, który miał ranić nożem obywatela Egiptu. Do ataku doszło w październiku ubiegłego roku na jednym z parkingów w centrum Łodzi.